Witam Was z tej strony Odkrywca Goblin. Chciałbym Was jeszcze raz zaprosić do wzięcia udziału w konkursie, który nadal trwa do niedzieli. Link oczywiście do tego filmu konkursowego zostawiam w opisie filmu, a teraz sobie troszeczkę pogadamy, także serdecznie Was zapraszam na kolejny odcinek. Na początku chciałbym Wam powiedzieć moją opinię na temat kopalń komercyjnych i ich realia, potem o zarobkach na YouTube. Żeby lepiej Wam zobrazować kopalnie komercyjne, zapraszam Was teraz na ostatni odcinek, który był zbyt krótki, żeby go publikować z mojego ostatniego wypadu. Na kopalnie komercyjne. Myślę, że pokażę Wam to prawdziwe realia właśnie tego typu kopalń, także zapraszam Was teraz na ten odcinek. No i moja pierwsza znajdka dzisiaj. Guziczek prawdopodobnie, ale myślę, że swoje lata ma. Szkoda, że niekompletny. Ale już coś zaczyna wychodzić, także fajnie, bo przez pierwsze 40 minut zupełnie cisza, pustynia, także fajnie. A dla ciekawych, tak wygląda kopanie komercyjne. Osób naprawdę bardzo sporo, pól również, także nie ma tragedii. Ja szukam Mańka. Najszybciej poruszającego się punktu to jest właśnie Maniek, także gdzieś tam jest. Lecę do niego chwilkę zamienić słowo, zobaczyć co tam znalazł. A ja się oczywiście włączę, jak coś fajnego wyskoczy. No. No i słuchajcie, dzisiaj naprawdę to jest taki pierwszy ładny sygnał 85 stały. Fajnie dzwoniło. Zaraz zobaczymy co to. No i proszę bardzo. Fajnie bo dzwoniło, bo duży ołów. Dzisiaj zobaczycie prawdopodobnie realia kopań. Nie tylko komercyjnych, ale ogólnie nie zawsze jest tak kolorowo. Dlatego trzeba doceniać te pola, które się ma i dają tak dużo fantów, jak to kukurydziane. Gdzie praktycznie za każdym, w każdy wypad gdzieś tam dawał nam no dużą ilość tych fantów. No. Także zobaczymy, ale jeszcze, tak jak mówię, sporo czasu, także śmigam. Stęskniłeś się, Mańku? Teraz będę poważny, żebyś się nie popłakał. Bardzo się stęskniłem. No, mieliśmy chwilę, coś nagrywaliśmy i ale była. To wpadnie, była, no grubo, ale to wpadnie na ten, na odcinek z tym. Na wesoło. Na wesoło, no odcinek na wesoło. Także to nie może, poczekacie. To po godzinie 22 musi lecieć. I plus 18, no. Plus 18, bo tu niecenzuralne słowa poleciały, powiem Wam dokładnie. Szczerze. I to dużo, bardzo dużo. No. No. Co dzisiaj? Jesteśmy na kopaniu komercyjnym. Lipa straszna. Nic nie wychodzi. Jak nie wychodzi? Tu dwa Carlsbergi gdzieś znalazłem w trawie. No właśnie, kurwa, właśnie żeśmy je skonsumowali. Pyszne były. Uj, uj, no. Uj. Zupka, także już zupka wpadła. Teraz no. Lecimy do Dyna na drugie danie. Idziemy teraz wypocić to. No, także lecimy dalej. Jak coś wyskoczy, to oczywiście się włączę. No i słuchajcie, no totalna pustka tutaj jest na tym polu, prawdopodobnie o godzinie 12 będziemy się zabierać. Ja mam arsenowy guziczek po kolejnej godzinie poszukiwań. No, także... No i jeszcze myślę, godzinka czasu maksymalnie się zbieramy. Może jeszcze coś wyskoczy. A teraz o kosztach, jakie poniosłem jadąc na kopanie komercyjne. Samo kopanie kosztowało mnie 20 funtów i wiem, że w większości przypadków właśnie tyle kosztuje sam dojazd 150 km w jedną stronę. Także tak jak widzicie, nie są to małe koszta takiego kopania. No i tak jak widzieliście, pustynia. Nie mówię tego po to, żeby zniechęcić kogoś do kopań komercyjnych, czy zaszkodzić osobom, które organizują tego typu kopania klubowe, ale dzielę się, no chciałbym się podzielić swoją opinią na ten temat i wydaje mi się, że nie jest wcale tak kolorowo. Ktoś może powiedzieć, że po prostu nie miałem szczęścia albo że nie potrafię szukać. Natomiast rozmawiałem z innymi osobami na ten temat, osobami, które nie mają własnych pozwoleń, a to wiąże się z tym, że korzystają właśnie z tego typu kopań klubowych co tydzień i czasami jest tak, że 3-4 tygodnie właśnie są pola, gdzie nie wychodzi zupełnie nic.
Rozmawiałem również z Mańkiem, który kopał od 3 czy 4 lat właśnie na tego typu kopaniach. Jak widzieliście, mam masę fantów. Były kopania, gdzie wychodziło bardzo dużo znalezisk, ale możecie zaobserwować i zobaczyć jego ostatni odcinek, gdzie jest zmontowany z 2 wypadów komercyjnych plus tamiza, także czasami trzeba 2-3 tygodnie na to, żeby po prostu zmontować dla Was odcinek. A mówię to po to, żeby pokazać Wam realia tego, jak to tak naprawdę wygląda. Wiem, że Wielka Brytania jest, no, prawa dla poszukiwaczy są tak skonstruowane i zrobione, że jest to miłe i przyjemne, natomiast co do pozwoleń, uzyskiwania pozwoleń czy kopań komercyjnych, myślę, że tu już się zaczynają schody. Ja ostatnie 2 dni poświęciłem na właśnie szukanie tego typu zgód prywatnych i powiem Wam, że wróciłem do domu z niczym, bo większość pól jest już zajęta przez kopania właśnie klubowe, przez różnego rodzaju kluby, albo już przez osoby prywatne. No. Tak to wygląda, także to ode mnie, no. To ode mnie. A teraz porozmawiamy sobie troszkę o zarobkach na YouTube, także zostańcie jeszcze ze mną. No i teraz temat zarobków na YouTube, bo myślę, że ciekawi Was najbardziej, jak widzicie, ikonka bardzo clickbaitowa, a to po to, żeby dotrzeć do jak największej ilości osób. Ja osobiście myślę, że YouTube jest naprawdę bardzo fajną platformą do zarabienia pieniędzy, ale wszystko jest zależne od tematyki, do jakiej ilości osób w stanie jesteście dotrzeć. W naszym przypadku poszukiwaczy, no, są to wyświetlenia rzędu 2-3 tysięcy i myślę, że są w stanie wygenerować kwoty około kilku dolarów, także nie są to duże pieniądze. No. Nie są duże pieniądze, natomiast myślę, że większość z nas ma dużo frajdy z dzieleniem się tymi emocjami, które nam towarzyszą w czasie poszukiwań, dlatego że no jest fajnie. No. Jeżeli macie jakichś youtuberów, którzy mają właśnie wyświetlenia tego typu, czyli tam kilka tysięcy, to uwierzcie mi, że nie robią tego zarobkowo. Robią to po prostu hobbystycznie. No. Tak to wygląda. Moje zarabianie włączyło się, to chciałem też Wam jeszcze powiedzieć, bo na pewno Was to ciekawi. Moje zarabianie włączyło się dopiero 3 albo 4 tygodnie temu po odcinku crossowym z Golden Mankiem i Odynem. Tam wyświetlenia były naprawdę bardzo wysoko, bo te crossy z Odynem dały mi tą możliwość, że mogłem właśnie gdzieś tam do Was dotrzeć, spodobało się, zostawiliście tego suba, oglądacie, za co bardzo Wam dziękuję. Daje mi to właśnie wizję tą zarobkową, z którą mogę się Wami, no, z Wami podzielić. Także jak się podobało, to standardowo zostawcie pierdoły. No i co, do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej!